Widzieliście kiedyś na alufeldze kołpaki? Kurczę, nie wiem. Piotr, wiesz, że będę płakał za tobą. Spokojnie, spokojnie. Przyjedzie z mnie odwiedzić troskę tobę. Co będzie dalej? Zobaczymy, nie? No, życie nie jest przewidywalne. Czas pokaże wszystko. A coś nie coś potrafisz? Coś potrafię. Jak coś nie coś potrafisz, to pewnie coś nie coś zarobisz, kurczę. Coś nie coś zarobisz, wie. Bo życie tak wygląda, no pani. Ale czy mógłbym się nie wypowiadać? Jak mówią stare księgi, niech tak się stanie. Dzień dobry, witam. Dziś jest u nas piątek 13. U was zapewne, jeśli to oglądacie, to jest zupełnie inny termin. I teraz tak, zanim przejdę do sedna dzisiejszego odcinka, to chciałbym pokazać wam, nad jakimi samochodami pracowaliśmy w tym tygodniu oraz co takiego Skoda odpierdzieliła, jeżeli chodzi o koła. Słuchajcie, musicie to zobaczyć, to jest niewiarygodne. A więc tak, jest u nas nowa Fabia. Jednego właściciela generalnie kupił trzy auta i wszystkie trzy auta są na te same zabiegi u nas w studio. I teraz tak na szybko. Standardowe zabezpieczenie ceramiczne całej karoserii, felg, szyb i jeżeli chodzi, jeszcze wnętrze zostało również, czyli tekstylia zostały zabezpieczone. Dodatkowo ten plasticzek z tyłu, czyli nielakierowane elementy również zostały zabezpieczone. I co? Folia, reflektory plus halogeny, ranty drzwi, klamki. Progi 4 plus tylny załadunkowy. Tutaj ten pianoblek. Zabezpieczyliśmy wszystkie pianobleki, bo wiadomo, one się tak rysują mega, że wystarczy na nie popatrzeć, już są rysy. Także jest to również zabezpieczone, jak i słupki tutaj piano. Także jeżeli chodzi o folię, to chyba tyle. Tak, chyba tyle. Niby nie dużo, ale jednak z takimi małymi pierdołami, to słuchajcie, to długo schodzi. Jakby nie było. No tu mamy rancik ładnie zabezpieczony. Nie wiem, czy będzie widać. O, coś tam widać. No i słuchajcie. Widzieliście kiedyś na alufeldze kołpaki? No to patrzcie. Słuchajcie, to są kołpaki. Normalnie jestem w szoku. Bo żeby zdjąć to, tego kołpaka, to słuchajcie, nie da się go zdjąć tak bezinwazyjnie, żeby nie uszkodzić felgi. Ten kołpak był prawdopodobnie pierwszy raz zdemontowany u nas. No i słuchajcie, tutaj zobaczcie, nawet chyba to widać, już felga została uszkodzona, nie da się tego, o tutaj, tu jest bardzo dobrze widoczne, czyli te kołpaki, jeżeli już są tutaj na tej alufeldze, no to wiadomo, jeżeli jeździmy po nierównościach, no to ta felga pracuje góra dół. Są po prostu drgania, które no, zostawiają ślad na tej właśnie feldze. No. Także wszystkie, słuchajcie, cztery felgi właśnie tak wyglądają. Dla mnie jest to jakaś pomyłka. Jak można założyć kołpaki na alufelgi? Nie wiem, no ale jeśli się to komuś podoba, no to słuchajcie, to jest jego wybór. Natomiast no może i to fajnie wygląda, słuchajcie, no troszeczkę lepiej, ale jednak jest to koło takie pełne i wydaje się zdecydowanie mniejsze, niż jeżeli byśmy tak popatrzyli na koło, które jest tutaj. Wystarczy dobry kapsel, nie wiem, Skody i no i to koło wygląda naprawdę dobrze. No ale taki był ich zamysł. Słuchajcie, te kołpaki wyglądają tak z zewnątrz. Zobaczcie w środku. Jak to ma nie rysować? To jest wszystko na ścisk. Jeszcze zaraz wam pokażę montaż tego. O. Montaż wygląda w następujący sposób. Musimy tutaj ten rant włożyć. O. Te zatrzaski, zaczepy. Wszystko ponaginać. Żeby się nie posunęło po prostu po feldze, żeby nie porysowało. Mimo tego i tak wyskakuje. Widzicie? Chcąc, nie chcąc, nie da się tego tak bezpiecznie włożyć. O! Czy jakie siły trzeba było użyć? Normalnie masakra. I tak to siedzi. I żeby teraz to zdemontować, to trzeba tutaj pociągnąć od środka,
co też wymaga sporej siły i dopiero wtedy nam wychodzi. Ale on wychodzi nam już wtedy tak naprawdę, na raz. Szok. A tutaj mamy nową RAV4 na szyby, czyli niewidzialna wycieraczka, lakier, powłoka ceramiczna, plastiki, powłoka ceramiczna, felgi, powłoka ceramiczna na tak naprawdę dwa komplety kół. Mati Meister. Trochę się opierdziela, słuchajcie. Ja coś muszę z tym zrobić. Nie masz nic do powiedzenia? Nie mam. Przepraszam i dziękuję, ja tych słów nie używam. Jaki wokalista? Oj, to... Mówiłem wam? Mówiłem wam, patrzcie. No, w robocie jest. No, 18, co tam? Piotr, jak się czujesz w ostatnim dniu w pracy? Powiem ci... Nie wiem, czy wiesz, ale jest to piątek 13. Wiem. Dziwnie, nie? No to jak się czujesz? Jak się czuję? No dziwnie, nie? No jednak chwilę. Trzy lata. Trzy czy ponad? Kurczę, nie wiem. Wiem, że będę płakał za tobą. Spokojnie. Przyjedzie z mnie, odwiedzi trójkę tobę. Oczywiście, będę przyjeżdżał, nie? Nie no, ale czekaj, 3 lata? 3 lata, na pewno. To 3 lata to na bank, to tego jestem pewien. Że tu pracujesz? No. Tak. Bo tak będzie, no. 3 lata, ale mam takie wahania, czy nie ponad, nie? Bo tam było... No nie, może i 3 lata, nie? Także ostatniego cygara zajarasz, takiego nowotwornego. No dziwnie się czuję, nie? Bo troszkę się to przepracowało, troszkę się to sytuacji miało dziwnych, śmiesznych, różnych, nie? Człowiek się trochę przywiązał. No jest tak. Już na filmach ciebie nie będzie. Zawsze nagrywaliśmy razem. Oj, no czasem gdzieś tam się pokaże, nie? Jak wpadnę w odwiedziny i akurat będzie nagrywane czy coś. Nie? Ponad 80 odcinków razem nagraliśmy prawie, nie? Jest trochę. Jest. Trochę tutoriali, trochę ogólnych. Śmiesznych. Teraz o, Mateunio przyszedł. No, Mateunio to jest agencik, to jest agencik. No, nie przyszła taka. Zresztą, no, mówiłem już wcześniej, kiedy? Z rok temu mówiłem, że no, przyjdzie taki moment po prostu, że no, będę chciał życie za pupską wziąć. No i zrobić coś, no, ruszyć przed siebie, nie? Realizować się jakoś. No. Ruszaj, błędny rycerzu, na swoim koniu. Ruszyć przed siebie. No. Czyli co dokładnie? Gdzie? Jak? Z kim? Z czym? Ogólnie to w życie, iść przed siebie, to raz. Dwa, no wiesz, no plany zrealizować przede wszystkim, no lata lecą, nie? No, nikt za mnie życia nie przeżyje. Jak to mówią, no... No, powiem to bardziej takim stereotypem. Jak to było? Postawić dom, spłodzić syna, posadzić drzewko. Albo odwrotnie. Nie wiem, jak to było dokładnie, ale coś tu. Chyba pierwsze. Nie pamiętam, pierwsze było drzewko. Wiesz, co dawno to słyszałem, ale na tym mniej więcej to polegało, nie? No ogólnie, no już. Coś... Etap książkowy. Tak, no, może nie do końca, no ale coś już powoli iść w tym kierunku, nie? No bo mówię. No, wolę to zrobić teraz, wszystko tak ogarnąć w miarę i żeby później nie siedzieć, nie? Z tym wszystkim i. Zastanawiać się, czy się w życiu wyrobię. Co będzie dalej? Zobaczymy, nie? No, życie nie jest przewidywalne. Czas pokaże wszystko. No, dokładnie. Ale to czekaj, bo nie określiłeś się. Chcesz wyjechać za granicę? Chcę wyjechać za granicę, to na pewno, nie? No i z dziewczyną chcę wyjechać, to na pewno we dwójkę chcemy. Mamy taki plan, żeby tam posiedzieć troszkę, odłożyć troszkę pieniążków na jakieś mieszkanie na przyszłość. Coś nie coś. A coś nie coś potrafisz? Coś nie coś potrafisz. Jak coś nie coś potrafisz, to pewnie coś nie coś zarobisz, kurczę. Coś nie coś odłożysz. No życie tak wygląda, no panie. Ja wiem, w 69 byłem kiedyś w desancie w Babilonie i też pracowałem. I mało pieniędzy się zarabiało, teraz więcej.
zarobisz, odłożysz, tak. A ty, Mati, co sądzisz o pracy za granicą? Byłeś? Byłeś. Każdy z nas był. Znaczy nie, Piotrek jeszcze nie był. Ale czy mógłbym się nie wypowiadać? Jedni są tacy, drudzy są tacy. Najgorzej pracować z rodakami za granicą. O, to jest prawda. No to też, to słyszałem, że właśnie najdziwniejsze jest to, że jak Polak pojedzie za granicę i tam są Polacy, to zamiast, wiesz, przywitać, no rodak, nie? To gnoju. No to jest najdziwniejsze w tym wszystkim. Słuchaj, powiem ci tak, zawsze gdyby ci się nie spodobało, to masz gdzie wrócić. No. Wiesz, jakiego masz dobrego szefa? Miałem. No, na razie trzeba wybrać taką drogę. Czas pokaże, co dalej. Póki co jestem dobrej myśli. Zresztą nigdy nie byłem złej. Nastawienie to podstawa. Tak, no człowiek jak jest nastawiony, to też inaczej wszystko mu łatwiej przychodzi, bo jak z góry mówi, o kurde, nie dam rady, czy coś tam, no to albo to nie wyjdzie, no to wiadomo, że to nie wyjdzie, no bo nie spróbuję wszystkiego, nie? Nie, po prostu chcę się jakoś zrealizować w życiu. W innych aspektach też, ale to może kiedyś. W innych aspektach. To lepiej wcześniej niż później. Lepiej później niż wcale. O czym mówimy, nie? Ale nie, chodzi mi o to, że kiedyś będzie to powiedziane, nie? Czyli stanie się jak przepowiednia głosi? Powiedzmy. Jak mówią stare księgi, niech tak się stanie. A pytanie było z księgi Tutenchamona. Dobra, więc ja z mojej strony dziękuję ci, stary, za te 3 lata spędzone tutaj w firmie. Dużo projektów, dobrze pracowałeś. Szkoda, że odchodzisz, bo tak naprawdę sam wiesz, że no kurczę, dobrze nam się pracowało i te usługi jednak wykonywaliśmy na wysokim bardzo poziomie. Mam nadzieję, że z Mateuszkiem też tak będzie. Staraliśmy się przede wszystkim dobrze to robić dla klienta, klienta i wszystko. No i co? No i stary, żeby ci się na nowej drodze ułożyło życia, nie? Jeszcze wiesz, no, na wesele mam nadzieję, że zaprosisz, jeżeli będziesz się hajtał, prawda? Oczywiście. Ale jeżeli chodzi o ten... Ale będziemy tańczyć, kurczę. Ale będziemy tańczyć. No. Też nie ma sobie wypowiedzieć. Wilka z lasu. No słuchaj, pojedziesz za granicę, zamieszkasz z kobietą, to tak, może być różnie. Oczywiście, nie? No to wiadomo, że przyjdzie taki czas, nie? No. Dlatego jestem pewien akurat. Tylko z decyzją też nie ma co się śpieszyć. No to słuchaj, to czasem w sumie w większości przypadków nie ma decyzji, tylko... No to wiesz, poboczny, że tak powiem... Punkt wychodzi, nie? Ale... Dobra, w sumie, bo odbiegamy od tematu, tak. Będziemy kończyć, bo już gadamy 6-7 minut, także jeszcze raz dzięki, pożegnaj się z tymi, którzy cię oglądali. Słuchajcie, dziękuję za te wszystkie obejrzane odcinki, w których byłem, w których byliśmy. Oczywiście Wojtek dalej będzie, nie zamyka firmy, nie? Co chciałbym powiedzieć? Oglądajcie dalej, oglądajcie więcej, bądźcie aktywni w komentarzach, lajkujcie, udostępniajcie wszystko, żeby to się niosło, nie? No bo słuchajcie, mało jest takich konkretnych w Polsce kanałów związanych z tym. Jest dużo, ale mało konkretnych, nie? Jest pokazane w niektórych, jak to jest wykonywane, a nie jak to zrobić, nie? Czyli jest pokazana robota, a nie jak dokładnie to zrobić. U nas, u Wojtka teraz już, zobaczycie, jak zrobić daną jakby usługę przykładowo. No i jest już parę tutoriali, jak to wykonać i tak dalej, także oglądajcie. Subskrybujcie. Subskrybujcie przede wszystkim właśnie, jeżeli chcecie widzieć cały czas nowe odcinki. No i co, no, ja z mojej strony życzę wam miłego oglądania, miłego dnia. Smacznej kawusi z mojej strony. Tak? Pozdrawiamy, Master Detailing Biłgoraj. Wszystkiego dobrego. Siemano. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.